Siemano, siemano, jestem Vertes, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a Valhalla. Jeśli lubicie tę serię, zostawcie koniecznie już teraz łapaczkę w górę, za co wam bardzo dziękuję. Oraz zapraszam do subskrypcji, no i grę oczywiście możecie kupić na g2.com. Słuchajcie, dzisiaj prowadzę kontrolę zegarków. Słuchajcie, która jest u was godzina, skomentujcie koniecznie. I zobaczcie w komentarzach, czy to się wszystko zgadza. O, taki challenge. A my kontynuujemy nasze misje tutaj. I z tego, co widziałem z opisu misji, po prostu będziemy już... Estrid said you'd klepali nas sojusz i zaraz będziemy lecieli w jakiś inny teren. Have your thanes asked why you do not look for Estrid? Pish. They have asked, yes. I said it was hopeless. Then I lay upon my couch, sobbing and wailing. A pretty show. That may not be enough. Tut tut. The wind is soft upon our faces, and I am far from the whispering doors of Colchester. Come, let's hunt. Serio, serio. Serio. Nie, możemy zapolować. Ale rusz się, kurde. No, co ty chcesz polować, kolego? Tak zapytam. What are we hunting now? Na drzewo, bo przywali. I once knew a strong-armed shield maiden who rode a boar into battle. She named it Bristlebolt. How wondrously strange. Your tales are worthy of the hearing. We'll not ride our boars, but eat them. A feast in Alvida's honor. A feast for your mistress. Birsten, if this ruse falls apart, King Alfred will strip you of your title. Our alliance will be worthless. Have no fear. I shall be discreet. We will eat and sup at my hall with a few friends and family. It is there our friendship will be sealed. So soon after Lammas. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Will people there not recognize me? No, you are just one more Dane. And in that chaos, who remembers anything but the screams of dear Estrid? These are your lands. I trust in your judgment. And how is Alvida? She is a firebrand. We have rekindled our love as if we were teenagers. Even Ellerich is a welcome addition. A younger brother to me, yet more alike to a son. The things I should like to teach him. Ah, this is the spot. The best boar here. Dzika. Słuchajcie, jak mamy mapeczkę Anglii, to jest tutaj taka wysepka. Taka mała wysepka. I tutaj w tym miejscu jest skarb. I jak jest ten skarb, to tam jest, wiadomo, ochrona sobie siedzi. Jest tam dzik. Jak poszedłem odbić ten skarb, to co zrobił dzik? Dzik zaczął latać z prędkością 100 km na godzinę, zaczął kręcić takie kółeczka i mnie bić. Także zgarnąłem szybko skarb i uciekłem. To było śmieszne. Ale nie miałem odpalnego programu do nagrywania, także... Niestety nie udało mi się tego uchwycić, ale to było... bekowe. Normalnie, turbo dzik. Tu mam jakąś turbo dzika. Może być? Zabite dziki. O nie! Najprawdopodobniej zgliczowałem misję. Trudno, zobaczymy. Może będzie tu zapas dzików? To jest. Sam sobie go zjem. Nie myśl, że tutaj dam ci fory, nie? Kolego. No trochę jak się tutaj kręci tych dziczków. Adios, dziku. Strzały to mi oddawajcie. Uwaga, uwaga. Są przyczajone dziki. Mówię jeszcze dalej, staście. Chodźcie, chodźcie. Bo ten sojusz jest bardzo niepewny, skoro misja nazywa się zwroty akcji. Chodź, zaatakuj mnie, zaatakuj mnie. Nice. Okej. Daliśmy radę, aczkolwiek... Jeszcze tego zgarnę, tak wiecie. Na zapas, bo mnie i tak już widział. Gites. Już wracam, słuchaj. Wywaliliśmy im prawie całe stado, także jest git. A good hunt, Birsten. And enough for one day, I think.
Even my thanes will not go hungry with this catch, and they are as voracious as wolves snatching at my carcass. They may give you grief, but I have been nothing but amused. They're a welcome change to worrying jarls and piss sudden politics. You have brought us all true happiness, Eivor. I thank you from the bottom of a heart full up with joy. Beerstan, the hard hound who sought his true love by searching the sad haven of his memory and finding her there. Beautifully said, my friend. Beautifully said. Dobra. Come, Percy, you tam, hound. Bo chcę wiedzieć, co dalej. Or worried. I do not know why I keep you in my employ. Okej. Dobrze to. Pierstana ja, Alofidy. Luzik, gdzie wy tutaj chcecie się spotkać? Tutaj, dobra, poza miastem. Idę na ryzykanta, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, jestem bez zbędnych dymów. Po prostu zamiast punktu widokowego tam skoczy do sianka, poskoczyłem na glebę. Prawie całe życie mi spadło, ale nikt mnie nie zauważył. Dobra, co będzie tutaj? Nikt nie bije, także dobrze. There is much that is new in this old. Serio, gada się na odległość. Alvedere is changed. Oh, Beirsten, you promised we would never be apart, not for one waking or sleeping moment, and already you're sneaking out to hunt. For the feast, sweetling. We owe our mutual friend a great debt, one that I promised to repay over suckling pig and ale. Sister, have you forgotten where you are? I have a right to happiness, Elreach. Or am I to play nursemaid forever, you ungrateful pup? Happiness, yes. But you embarrass yourself nightly, heaving and sweating with this hamhock. Hold your tongue, boy. Lest we both speak our truths. What truth have you to speak? That you've returned to this fickle man who abandoned you years ago for a Frankish pet? A woman he paid this Dane to abduct in that lammish shadow play? Mind yourself, boy. Or that you let him sniff and paw you, and take him to your bed on the promise of nothing? The whole of Essex whispers now! He's married still, his wife freshly stolen, and you are no more than... than his... I am the mother of his child, you whelp! Child? Alvida? Please, my boy, I will never forgive you for this. Never. My lord, joyous news. God smiles upon us this very day. Estrid has been found by Alfred's men. They ride to her rescue as we speak. I will not let this plot be undone. Nothing is safe till they are away to Francia. I will fix this, and one day I will call on you, and you will come. You can count on it, my friend. A więc takie zwroty akcji tutaj chodziło. No ładnie, ładnie się dzieje. Dobra, Rolo! Słyszałem, że masz kłopoty, zaraz to rozwiążemy, jesteś tutaj. A już prawie wypłynęli, takie rzeczy się dzieją. Jaka masakra. I hope I'm not too late. Też mam taką nadzieję. Także jedziemy tam, już blisko jesteśmy. Ognisko dalej się hajczy. Kurde, po co było balować? Aha, dobra, jak tam sytuacja? Póki co spokój. Rolo! Alfred's men have found you! What? How can this be? Lork, stand by Estrid. Guard her with your life. If she's taken, all is lost for us and Beirsten. Come, lady. It would not do for them to take you back. Watch out! Lark! Hold it now! No także już mamy zadymę. Okej! Okay. Koledzy. Release the woman, Danes! If she's unharmed, we may let some of you live! Here come the bastards! Dobra, mało zadymkiem tutaj pyknąłem na dzień dobry. Łoż, ale masz dorąbanie, słuchaj. O! Kolega, kolejny, który zginął od tarczy. O, ale ty musiałeś zginąć z tym młotem. Na glebę, raz. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Myk!
Adios. Jakie to dymy lecą, ja pitole. Uwaga, to wybuchnie! O, podpaliłeś się sam, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zróbmy to tak, to jest OP. Gdy mnie nikt nie bije. Myk. A, kolejny główkę straci. Może nie do końca straci, ale... Ale co tam? Wstawaj, ziomuś! Dobra, jeszcze trochę sasów tutaj mamy. I do kurde. Jak ty to zrobiłeś? Co? Coś to nieważne. Adios? Patrzcie, cwaniaka, normalnie. No i czemu cię nie mogę uderzyć? Halo. Nie bij mnie! Zjadę. No nie zdążyłem go nawiatać, bo się tego gościa nie da trafić. Halo, przerąbane. O, picie, to sobie tego zdepczę, czemu by nie? O, ma super atak. Lama. I znowu będzie unikał, no. Dawaj. Tak, wykorzystam sytuację. Czemu nie? Co mi go bijesz? Dopiero go podniosłem. A ciebie trafić znowu nie mogę. God damn it! Czekajcie, podnoszę ich, bo oni są przydatni. Na takich przeciwników, których się trafić nie da. Tego też nic nie wchodzi. Halo. Strzelam w gościa. Co ty za uniki robisz? Jest! Dobra, koniec. No, koniec miał być, halo, gościu! Kurde, krasz coś mi problemy w tej grze robi, no nie? Spadaj, typie, i oddawaj strzały. Pół magazynka w ciebie poszło. Hehe, lamus. Aczkolwiek to nie taki głupie, gdzie tam ten... Pan unikacz, halo, czekajcie. Nietrafiony. Trzeba go trafić. Nie mogę ich trafić, halo. O. Poszło. Adios. Już, już się podnoszę, kolego. O, jak się tam rzucił ty tak. Nice. To jeszcze nie wszyscy, halo. Ich nie ubywa nawet. O, shit. O, dobra, ostatni był. Świetnie! Estrid, żyjesz? Eivor! Dobrze. No, chyba kamera nie tak. Co jest? Estrid, I promised I would free you of your life in Wessex. Frankia awaits your return. Go now, with Aegir's blessing. I will miss you, Eivor. When winter is past, summer will come. And wind you in a flowered skirt. For you are beauty, and shall not wither. Goddess Freya, give me more of that. Come, take care of her, Rollo Stoutheart. And if you find yourself on England's shores again, I will expect you in my hall. Good. They are safe. Birsten got his end of the bargain. And Estrid is to Frankia. Here. I should return to Ranvi. Aha, to już po prostu. Nie musimy nic odbierać, po prostu myk, zadanka zrobione i sojusz jest. Myk, punkt mistrzostwa. Dobra. Zobaczmy, na pewno do nas wracamy, tak, na pewno wracamy do nas. No i świetnie. Elegancko. Myk. Dobra, jesteśmy na miejscu, słuchajcie, bo tutaj wyszła taka sytuacja, że widziałem w komentarzach, hey there, how are you? Żeby z Randwi lepiej zerwać, inaczej już w ogóle. Kompletnie ciulowe zakończenie będzie. You're a good boy. Mhm, sprawy się jakoś ułożyły. Dobra, okej. Okay. Dzięki za info. Także trzeba będzie zerwać. Randwi, zanim Sigurd się dowie. In Essex I played a matchmaker and a heartbreaker. An easy way to forge an alliance. Było trudno. But let us stick to war and diplomacy. Były dymy.
Thank you, Eivor. Mamy to. Proszę bardzo. Zaraz będziemy mieli wszystkich w zgodzie normalnie do tego. I must be direct, Ranvi. Between you and me, this to się nie uda, work. Przykro mi. Rzeczywiście. If you are sure, then you should know. It must be final. Dobra. I have long considered this. Painful to hear and painful to admit. But you may be... No okej. Okay. Mam nadzieję, Sarah, że to było dobre. A teraz tutaj możemy już ogarniać normalne tematy. Pokaż mapę sojuszy. Dobrze więc, skoro tutaj mamy sojusz, mamy South Hexe, 160 i tutaj również Wiorwik. O, tutaj 190 mamy poziom. Dobra, to zaczniemy sobie od dołu mapy. My mind is fixed on Sussex. Bassam and I have a chance to save Sigurd. But we will need an army. That is for you to decide. The more alliances you have, the better your chances at victory. Wróć. A chcecie więcej sojuszu tutaj? Dobra. What about Lincolnshire? A rather boisterous man named Hunwald arrived recently, wishing to speak with you. On a matter of great importance, he said. Where is he now? Down at the docks, carousing with my scouts and scaring the fish from the river. He waits for you with great eagerness. Dobra. Spoko. Potrzebujemy sojuszników do super walki, nie? He sounds charming. I will meet him at once. Protect your ears. Co wy tłumaczyli, halo? Nie to było powiedziane, ale okej. Okay. Sens się zgadza. Where are you, ziomeczku? Opa, no skocz. O, nie tak chciałem, ale dobra, niech będzie, niech będzie. Pobiegamy trochę po dachach. Czemu nie? This is true happiness, isn't it, men? Life in the rough, siemano. In the company of... You may think this odd, but our lively chatter here has inspired in me a short poem. May I recite it for you? Go on, Lord the Boy. Make me tremble. Oh, indeed, I shall try. I call it Ode to a Hungry Flame. Another skull come to join us? Me? Oh, goodness, no, I'm no scald, no. Just a humble nobleman with an interest in versification. An amateur, really. Shall I continue? I'm not here to judge your poems, Lord. Speak your purpose or down your meat. Yes. Sorry. I have come with the hope of meeting Eivor, the great warrior of this clan. If such an audience is possible... You're talking with her now, and you are? Ah, oh, by God's blood, my day begins with a lash of good fortune. I am Hundwald, loyal son of Lord Hunbeor, the current Elderman of Lincolnshire. May God keep and cure him. You see, my father is ailing, and in his delirium, evil men have corrupted his judgment, a secret and powerful order, if the whispers are true. Only a month ago, without forewarning, Mercian soldiers chased me, his only son, from my home. I know not why, but I do know my father would never have ordered my exile. Outcast from your family, that is a hard road to walk. Could one of your clan help me return to Lincoln? March beside me through the city gates and set me at my father's noble feet once again. It may be we can help you, but we'll want something in return. An alliance between our clan and yours. And you shall have it. My father is a great friend of the Danes, in spite of the recent wars. You sing a sad song, Hunwald of Lincolnshire. A son robbed of his father's protection. Now desperate to prove his honor. How far will you go to regain it? To a bloody end? Oh, indeed. I will plunge into the heat of battle to defend my father, knowing our cause is a righteous one. All right, young lord. My clan has need of me just now.
But when I'm ready, we'll find your father together and right the wrongs you've suffered. God praise you, Eivor. I won't be leading you into the heart of a shield wall, but there will be danger. I want your word. You will follow my orders to the rune. I am yours to abuse. If it comes to that. I'll wait for you in my safe haven, Bottleston, to the northeast. From there, we shall make our way to Lincoln. Goodbye, Lord Boy. Safe travels. God bless and keep you all. I fear I may be escorting that boy to his own execution. That might shut him up. A więc powiadacie, że tam będą starożytni, tak? O, jeszcze wskazówki dostałem odnośnie zakonu. O, pastorą, o, pięknie, pięknie. Ksiądz jakiś, dobra. Do ścięcia. Okej. Lecimy tam, kurde. Nie ma co się obijać, trzeba działać. A więc to jest kry... A. Widzę, że naraz wystartowaliśmy. Okej, okay. To niezła kryjówka, muszę przyznać. Naprawdę, nie rzuca się w oczy tutaj, nic a nic. Hunwald! Who is this stranger? Eivor! Come, sit! Bread and ale, please, alewife! I have been discussing my delicate situation with Alfgar here. Lord. He is a nobleman like me, one of Lincolnshire's sturdy thanes. Hunwald's idea of sturdy is a mug of ale that won't tip over. Alfgar has pledged his loyalty to my family, the House of the Ferocious Swan. With his influence and your might, we shall rid Lincolnshire of the ruffians who plague this land, once and for all. We're going to see your father, Hunwald. That's all. Indeed, Eivor. With speed and purpose, you are the axle to my wheel, the spark to my tinder. Hunwald, your father is ill, and your enemies have every advantage under the sun. Do you have a plan, or have I come all this way to watch you drink this watery piss? Of course, my friend. I am a man of action above all else, ready to leap and dance and fight. Listen, I've come to escort you to your father's side. We go now, or I walk. Ah, yes, to Lincoln, away! But with care. The road between here and there is teeming with brigands who wish me dead. You daft lumpelard! A single Dane will not protect you against the whole of Mercia's army. I think you're wrong, Alfgar. And here she'll prove it. I'm hot for a fight, Snowdog. Give me half a chance, I'll stove your heathen face right in! Możemy wydygać, postawić piwo, możemy ich przegadać, a możemy ich obić. Z reguły ich przegaduję wszystkich, ale... All right, ale jak taki kozak... roll to get familiar with the local dregs. O! Od razu na pełnej. Nothing welcomes us more into the day. Is this what it means to be your... pięknie, pięknie. A, kamerki nie odpaliłem. No cóż, możecie się skupić na tym, jak go bije. Hunwald, do not wander! Oberwał! Jesus, my bones are aching. Could use a dip in the sea. Shut your hinge, chill. And stop dripping blood in my hall. I told Hunwald to stay near. Where did he wander off to? O nie, uciekł. Where are you? Bo już się w kłopoty wrąbał. No, oczywiście, że się wrąbał w kłopoty. Faktycznie można było ich przegadać, ale no. Ale co tam?
sleepy me! Dobra, kurde. Jak mnie zapraszają na więcej sieczki, to czemu by nie? Koledzy. Problemów szukacie nie tam, gdzie trzeba, że tak powiem. O, będzie headshot. Aż z nim poleciał. Ja żyję, ale leżę. Are you hurt? Unbelievable! The Battle of Bottlestone will be remembered for years to come. Alfgar, we have won our first great victory. Hunwald, are you hurt? Never better, I. We should get to Lincoln as quickly as we can. Yes, yes, you're right. Let's depart. What horrible souls. No, to mały wydłużacz fabularny poleciał. Ale chociaż się pobiliśmy. Oj, punkt jest. Szostwa się wbił. Świetnie. Ktoś mi tu gadał ciągle. Chodź, wsiadaj. Dobra. Eivor najlepiej tam. Weź ty tam, nie gadaj, kurde, tylko sojusz chcemy. What were you told when the guards exiled you? Oh, scraps of nonsense. I woke to screaming. A man grabbed me, said I was an immediate danger to my father. Ha! Zagrażasz ojcu? No ładnie. Mercian soldiers then shackled me, rode me blindfolded to the River Wash, and told me plainly, start anew elsewhere or face death in Lincolnshire. What did they mean? Oh, some nonsense about me praying for his death. Hungry for his inheritance. No to ładnie speak się tam plainly, bawił. Hunwald. I cannot help you if I don't know the full story. You hold no grudge against your father? No, never. No, I suspect the order for my exile came from on high. Wyżej. Perhaps one of Burgred's final orders before he was deposed. That would surprise me. Burgred was battling Danes until the end. He had bigger things to worry over. Perhaps you're right. He's too contained. It must have been King Alfred then. King Alfred of Wessex? That's another kingdom entirely. Yes, but Alfred has a fearful hatred of the Danes. He must have heard that I am courting one. A beauty who... Here's Lincoln. O, nie dokończył, bo byliśmy za szybko. The cauldron of my present sorrows. Dobra. Mercian guards everywhere. Follow me. Siemana. Right behind you, Shadow Walker. My heart beats. Potrzebny like jesteś do roboty. Dragon boat. Ty debilu! Siadaj! Kurde. No. Ej no, miałeś ich wywabić. Dobra, powiedziałem mu, że jak nie będzie nic robił, to dostanie w pysk. I nie kłamałem. Dobra, ja tu się dostanę na swoje sposoby. O kurde, przewrócili się. Ale jaja. Dobra, czyli możemy wjechać do miasta. Aleś, ja nie wiem, kurde. Czasami to ja mam takiego farta, że normalnie nie wiem, co tam się wydarzyło. Dobra. Aha, widzę, że to niezłe zadymki. Ej, bo się przewrócicie jak tamci na bramie. Tylko wystarczyło, że o tym pomyślałem i tak się stało, więc się wiecie. Zastanówcie pięć razy. Co do mnie rzuca dzidą przez budynek? O mordę. A, oj. Oj, wy chyba też się przewrócicie, coś mi się tak wydaje. Myk! O, mówiłem. I co? Serio? Ledwo się spojrzałem na ciebie, a ty mnie już dzidy. Bijesz? No właśnie. Ja mówiłem, no przewrócicie się, no. A jeszcze dostaliście pamiątkę w brzuch, no. Po prostu... Ja nie wiem. Dobra, chodź, idziemy na twoją chatę, że tak powiem. Ja nie wiem, gdzie tu masz wejść te dokładnie. Pewnie tam, gdzie jest... miliard typów na ochronie. Kurde. O, to ładnie mi wycelowało. Inwestuję w umiejętność, która działa tak, jak nie działa. Dobra, chodźcie. Dymy. No, no.
Podejdziesz? O, cywila jakiegoś jednym. Tak mi przykro, że ale... Dobra. Co, rzucasz tą dzidą raz jeszcze? Bo ja też potrafię rzucać, słuchaj. Co? Dawaj, bawimy się? Dawaj, no dawaj. Andrzej. O, coś ci nie pycło. I wybuch. No, chorąży. Też ci nie pykło. Dawaj, Bronisu! Dobrze! Dawaj go! Tarcza ci nie pomoże, gdy nadejdzie... O, ty kurde. Kurzasz tylko. Kurde. Na chatę wejść się nie da, bo jakieś grubasy blokują. Dobra. Dziomuś! Słuchaj, pierwszy. Musi zachować anonimowość. Coś mnie jeszcze szuka? Okej. Serio? No przecież nikt mnie nie widzi nawet tutaj. Nie ma nikogo podejrzanego w okolicy. Nic a nic. Dobra, mamy wyjście jakby coś. Muszę zachować anonimowość. Tak lepiej? No chyba mnie tam szuka, wiecie? Coś mi się tak wydaje. Proszę bardzo. Hunwald! Praise God, you live! I do, my dear Reaganhair. Body and soul. Tell my father his son has returned and in fighting form. It is urgent I speak with him. I'm sorry, Lord, but your father has been taken. Taken? When? Weeks ago, Lord. And well ill he was when they carried him off. I wish I could say more. Have you looked for him? Oh, I dare not go asking after him, for fear of stepping above my caste. But he'll be in good hands, don't you worry. Up there with the Abbess and her sisters and all. He still has friends in Lincoln. That's a good sign. Bishop Hereverith among them. He's kept a vigil at the town hall, looking after things in your father's absence until he returns. Will we find trouble there, at the town hall? You mean soldiers and the like? Aye, there have been many, many more about since your father took his leave. Right, we'll find a quiet way in if we can. No starożytny, jak to by inny, no nie? Who was that fellow? Napotoczył. He's an old fixture of my family's household. Pierdnasz po grupnej, świetnie. Dobra, kolejne dymy nas czekają. Pięknie. Gdzie mamy dostać tego właściwie? Gdzieś tam na górę, tak? A czy nasz kolega potrafi się wspinać? Lord Hunbjorg is surely fighting the Danes to the north. Spokojnie, ja to załatwię. No, no, he's made a pact with them. There's peace now, ain't you heard? No, that can't be true. Okej. Idę tam sam. Lincoln. On dobiegnie, no spokojnie. No. Nie dobiegnie, dobra, czyli trzeba będzie przez tamtą straż, że tak powiem, się przedostać. Ciemuś. Kurde, solo akcji nawet nie mogę zrobić. Bez sensu. Nic się nie dzieje. Ja sobie tutaj tylko przechodzę. Co ty robisz? To mój kumpel! To cześć. Dobra, przedostałem się. Git. Dobra, ratusz. Co może tutaj pójść nie tak w ratuszu? O, to on musi być tym starożytnym.
My lord, you're well. Lord Hunwald, you should have sent forewarning of your return to avoid the violence that dogs you. Lives might have been spared. Why so surprised to see my return, Bishop? Was I rumored dead? Oh, worse than dead. It is my reluctant duty to report the rumor that you were lost in the north, bedding a Dane on some squalid farm. I have no patience for insults and rumor. We've come to speak with Lord Hunbior. That's all. Lord Hunbior has gone, I'm afraid. He would not say where to, but I'm sure he will return shortly. Once the storm has passed. What on earth do you mean by that? What storm? Your father feared for his life, Hunwald. In his weakened state, he could not defend himself. Not against a Dane, certainly. How dare you? Eivor is above reproach. See this from my view, Hunwald. You arrive after a strange absence, with a hired Viking in tow, demanding to see your father. This does not, in my estimation, imply benign intentions. Hunwald's seen the point of a dagger more than once this week. I'm only here to protect him. Your father was at my hospice for some days, and very well treated. But he left in secret. That's all we know. In secret? That's odd. He's not one to scurry about in the dark. I'm sorry, Hunwald. We have searched high and low for him, but to no avail. Come, Abbas. We should leave this young lord to his scurrying thoughts. There is nothing more of use we can say to him. Take care, my boy. Stay within these walls where you're safest. I will have a look around, see what I can learn about your father. If my father spent time at the hospice here, the healers who work there may know something. Talk to them if you can. Find out what they know. Dobra, ale nie wiem, czy tu będziesz bezpieczny, no ale okej. To co? To sobie w kolejnym odcinku tutaj posprawdzamy wszystko i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego śledztwa. Tak jak już mówiłem, tutaj w zakonie nam... Mam pan pastorał nie pasuje, bo on wygląda w sumie jakby nie patrzeć właśnie jak ten gościu, nie? Także... Także jestem za tym, że to on akurat. Ale dobra, zobaczymy pewnie w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie, do następnego. Na razie, cześć. Yo, yo!